Sorry, I don't speak Polish, but I would like to speak in English. Polsku. Sorry. My name is Steven. Nazywam się Steven. I'm from Togo in West Africa. Jestem z Togo z zachodniej Afryki. I'm in Poland here to study to become a priest, if it is the will of God. Przybywam do Polski, aby zostać księdzem. Chcę służyć Bogu. And it happened that I see that God is calling me to serve Him. That's why I decided to engage myself in the service of God. Przybyłem tutaj do Was, dlatego że ktoś mi o tym powiedział, że można tutaj spotkać Boga, można spotkać młodych ludzi. And now I want to give my testimony about this meeting. Chcę dać moje świadectwo na temat tego spotkania. Remember in book of Hebrew, chapter 10, verse 25, it says, do not forget the gathering of the saints. Fragment z listu do Hebrajczyków. Rozdział 10, werset 25. To be here today. Jest dla mnie wielkim doświadczeniem być tutaj. Because St. Augustine says, Święty Augustyn says, powiedział, if you want to remain young, follow Christ. Wszystko co trzeba. Jeśli niebo, gwiazdy, słońce, oni się odwracają. Ja tu cierpię jako ojciec. I think that's why all of us are gathered here today to be as children of God. And whatever you do in your life, God is going to reward you. So as far as you are young, try to follow Jesus Christ every day of your life, and we bless your future. Thank you, and may God bless you. Zobaczcie, jaka odwaga przybywa. Nie ma nic ze sobą. W nieznane. Droga wiary. W nieznane za Jezusem. Nie zna nikogo do obcego miasta. Wie tylko jedno, że jest Bóg, że jest Jezus. Do Niego się modli, by zostać księdzem, by służyć ludziom. To jest odwaga wiary. To jest kroczenie jak Abraham. W nieznane. W zupełnie nieznane. Nie wie, kogo spotka. Leci samolotem 6 dni do Szczecina. Przez różne przesiadki, szuka ludzi dobrej woli. To jest wiara Abrahama. To jest wiara Abrahama, by dać się prowadzić Bogu w nieznane, by zostać księdzem. Ile trzeba mieć wiary? I ty, który jesteś tutaj, możesz również dołączyć do tej drogi ku kapłaństwu. Czekamy na ciebie w naszym seminarium. Dziękujemy Stevenowi za to świadectwo. Niech Bóg go prowadzi. Jesteś potrzebny dla nas, dla tych młodych ludzi, również jako ksiądz.